Czy ty się w ogóle spodziewałeś kiedykolwiek, że Szymon pójdzie w tę stronę, w którą poszedł? Nie wiem, 2 lata temu, jakby ktoś ci to powiedział, byś powiedział, no pewnie, no przecież to jest super polityk. No znam Szymona od 20 lat i znam go blisko i wiem, że zawsze ciągnęło go do rzeczy, które mają jakiś wpływ na rzeczywistość i im większy ten wpływ, im szerszy, tym lepiej. Zawsze, kiedy zajmował się czymś w życiu wcześniej, to myślał o tym w kategoriach, jak to zmieni świat, który nas otacza. Zawsze powtarzał, że on wolałby świat robić, a nie świat opisywać. Czyli uznawał zawsze, że rola dziennikarza jest niewystarczająca, że nie tylko należy pisać o tym, co robią inni, ale trzeba to zamiast innych robić po swojemu. Ja myślę, że ta decyzja o wejściu w politykę była naturalną konsekwencją takiej postawy. Zawsze go do tego ciągnęło i zawsze widać było, że robi to z autentycznej pasji, a nie z braku laku, tak jak wielu polityków trafiło do tego, nazwijmy to, zawodu z powodu własnego nieudacznictwa. Tak on, myślę, trafił do zawodu polityka z powołania i z rzeczywistej chęci jakiejś zmiany. Ja po prostu wierzę w to, co on robi i mimo, że w wielu kwestiach mogę się z nim nie zgadzać, to będę go zawsze wspierał, bo uważam, że jest osobą szczerą, autentyczną i nie myślącą w tym wszystkim o sobie, tylko o autentycznej zmianie rzeczywistości. A ty myślałeś o tym kiedyś, żeby kreować rzeczywistość, a nie ją opisywać? Tudzież przedstawiać nam ją, jaka jest? Ja się do polityki zupełnie nie nadaję, bo uważam, że to jest miejsce, w którym trzeba uruchomić w sobie swoje najgorsze, a nie najlepsze cechy. Nie potrafiłbym się bić w tym świecie według reguł, które tam obowiązują, czyli pewnej bezwzględności, brutalności, pewnego makiawelizmu, który jest tam normą. Uważam, że każdy, kto do tego wchodzi, musi być gotowy na to, żeby się ubrudzić i pochlapać cudzym błotem. Myślę, że Szymon ma w sobie tę gotowość, że do niej dojrzał, natomiast ja nie chciałbym tego w żadnym stopniu przeżywać i nie chciałbym też wciągać w to swoich bliskich, bo wejście do polityki oznacza wprowadzenie do niej całej swojej rodziny, chce się tego czy nie, a ja cenię sobie swoją prywatność, swoją intymność i swoje oddzielenie od świata, w którym uczestniczę, czyli świata mediów, świata show biznesu, od świata mojego prywatnego domu i mojej rodziny. Więc choćby z tego powodu nie chciałbym się tym tematem zajmować. Mimo, że różne propozycje, różne osoby mi składały, to zawsze grzecznie odmawiałem.